Halo? To zjednoczenie? Pomyłka. Słucham? Z kierownikiem Sureckim, proszę. Pomyłka. Słucham? Cholera, to znowu pani? Słucham? Czy to dział zbytu? Nie! Nie ma się co dłużej oszukiwać. Jeżeli do tej pory nie zadzwonił, to już nie zadzwoni. Gdyby mu chociaż odrobinę na mnie zależało, to by się odezwał zaraz po przyjeździe. Albo następnego dnia. Ale nie 3 dni. 3 koszmarne dni. Słucham? Joanna? Tak. To ja, zgadnij, kogo przed chwilą widziałam. Nie wygłupia się, mów. Janusza jest w Warszawie. Wiem, mieszka w Grand Hotelu, pokój 336. Dzwonił? Jeszcze nie. Tak? O, mój numerek świeci, potem zadzwonię, cześć. Cześć. Dziękuję. To ja. Ile? Kilka milionów. Ile pani podejmuje? 385 zł. W jakich banknotach? W 500. W jakich banknotach mam pani wypłacić? Wszystko jedno. Śmietanka ziołowa? Czy to szkodliwe? A tu są cere bardzo. Co się stało? Stał pan już pieniądze w walizce, a tu stał ten drugi pan. Jak tamten pan podszedł, to ten mu zrobił tak. O! Uwaga! Palec! O rany! Palec! Obywatele, do walizki, dawać! Tak, tu składać!
Nie do kieszeni! Nie do kieszeni! To są państwowe pieniądze! Oddawać! Oddawać! No jak tam? W porządku, a tutaj? Wszyscy są, brak tylko 18. Nareszcie. A gdzie 18? Pewno zaraz przyleci. To była dobra myśl z tym rzucaniem forsą. Szef ma głowę. Ciekawy jestem, jak on wygląda. Milicja też. Dlatego szef woli się nie ujawniać. Niech pan zadzwoni na centralę i powie, że wszystko w porządku. Dopiero trzecia. Honoraty może jeszcze nie być. Zmęczyłem się. Dajcie papierosa. Jakież to brudne. Ja też wolę nasze. Zobaczcie, jak to wykonane. Prawie każdy banknot inaczej przycięty. Ale nie fałszywy. Założę się o każdą sumę, że nie znajdzie pan tu ani jednego błędu. Przestańcie się kłócić. Lepsze, gorsze. Grunt, że skok się udał i 20 może jutro jechać na wybrzeże po dolary. Na szczęście już po strachu. Słuchajcie, jak zablokowaliście drzwi w banku? Jednym palcem. Dostanie pan premię za wypadek przy pracy. Centrala? Pomyłka. Przepraszam. Słucham. Centrala? Tak. Kto mówi? Honorata. Transport nadszedł zgodnie z planem. Czy są jakieś polecenia od szefa? Tak. Dziś wieczorem zgłosi się 20. Niech zabierze z transportu ile się da. I szykować następną partię towarów. Tak jest. Słucham? Joanna, co ja widziałam? Wiem, wiem. Janusza. Janusza? A tak, Janusza też, ale w banku. A może on rzeczywiście jest zajęty? Może musi załatwić milion różnych rzeczy, żeby potem mieć czas tylko dla mnie. Przecież zawsze tak było. Najpierw wszystko załatwiała, potem spotykaliśmy się. Halo? Czy do działu zbytu? Nie. A z kim ja mówię? Ze mną! Co się stało? Od rana bez przerwy odbieram jakieś pomyłkowe telefony. Wściekli się czy co? A może coś się popsuło? Dzwoniłaś do biura napraw? Oczywiście, powiedzieli, że sprawdzą. No to kiedyś pewnie sprawdzą. Na razie nie podnoś słuchawki. Zwariowałaś? A jak to będzie akurat Janusz? Jak będzie chciał, to cię znajdzie. Nie możesz siedzieć uwiązana do telefonu jak pies. Psa się nie przywiązuje do telefonu. A wszystko jedno, w każdym razie nie podnoś słuchawki. Może ona ma rację. Jeżeli mu na mnie zależy, to nie ma sensu przy każdym dzwonku wyskakiwać ze skóry. Słucham? Ja w sprawie rewolwerówek. Możecie przysłać jeszcze 10? Wykluczone. Wszystkie rewolwerówki zamknęła milicja. Mówię ci, nie podnoś słuchawki i zajmij się czymś. Właśnie jestem zajęta. Piszę artykuł. Artykuł? Jaki? Już dużo napisałaś? Estetyka wnętrz to bardzo trudny temat. Oj, daj spokój, lada dzień będą robić remont. Słucham? Tu Walak, czy mam podjechać? Dokąd? Jak to dokąd? Po dyrektora.
A, tak, naturalnie, tylko niech pan się śpieszy, bo dyrektora za chwilę szlak trafi. Taki zdenerwowany? Tak. Dobra, to ja już jadę. Już trzecia. Zaraz się zaczną pomyłki prywatne. Żartujesz? Już trzecia, a ja o 6 miałam być na tym przyjęciu. Cześć. Nie warto się dłużej oszukiwać. Wszystko jest jasne. Już dawno było jasne. Co on teraz robi? Gdzie jest? Nie, on nie lubi blondynek. Podrywacz. A może ja go niesłusznie posądzam? Joanno. Janusz. Estetyka wnętrz wpływa na podniesienie poziomu kulturalnego. Przestronny hol wprowadza nastrój. Jaki nastrój? Dlaczego estetyka wnętrz ma wpływać na podniesienie poziomu kulturalnego? O mój Boże, co mnie to obchodzi? Słucham. Centrala? To 18. Panie honorato, chodzą za mną, jestem spalony. Nie kontaktować się ze mną. Tu nie żadna centrala, a ja nie jestem honorata, słyszy pan? Halo? Nie, tak nisko jeszcze nie upadłam. Zresztą w recepcji znają mój głos. Nawet jeśli go nie ma w hotelu, poznają mnie i powiedzą, że to ja dzwoniłam. Nie, musi zadzwonić ktoś obcy. Ale kto? Janka odpada, on zna jej głos. Jerzy nie będzie chciał. Irena, wykluczone, pękłaby z radości. Halina. Jasnej cholery, uspokójcie się z tymi telefonami! Oszalałaś? Janka? Tak, słuchaj, ja już mam kompletną sklerozę. Przecież ja do ciebie po to przyszłam i zupełnie zapomniałam. Czy ty przypadkiem nie masz coś zielonego? Coś zielonego? Mam asparagus, jedną doniczkę. Idiotka, na szyję. Idę na przyjęcie w tej czarno-zielonej kiecy i brak mi czego zielonego na szyję. Boże, już muszę iść, może coś masz? Znaczy ja wiem, wóż co chcesz. A masz taką błyszczącą zieloną broszkę, zawieś ją na aksamitce albo na łańcuszku. Jesteś genialna, cześć. Cześć. Słucham. Centrala? Tak. Kto mówi? Honorata. 18 się nie zgłosił. 18 jest spalony, chodzą za nim. Rany boskie, szef o tym wie? Szef wie wszystko. I skończcie te cholerne telefony! Dlaczego? Szef zarządził ciszę w eterze. A co z ludźmi?
Wszyscy są na miejscu. Na razie dałem ich do patynowania. Można patynować. Tylko przestańcie tyle gadać. Tak jest. Chciałbym czarnego Rolls-Royce'a. I want a black Rolls-Royce. I want a black Rolls-Royce. Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please. Osiemnastka spalony. Siedzi? Nie, chodzą za nim. Trzeba z nim zerwać kontakt. Honorata z centrali zdenerwowana jak cholera. Aż jej się głos zmieni. Robi się niedobrze. Trzeba jak najszybciej załatwić następną wymianę. Kasjer zaraz powinien tu być. Jak towar? Trzeba jeszcze patynować. Te brylanty są za małe. Riz diamonds are too small. No kochany, jak tym będziesz ciągle dorzucał nowe, to oni nigdy tego nie spatynują. Trudno, ja dzisiaj jeszcze muszę zrobić 3 miliony, a już czwarta godzina. Ja po nocach tu siedzieć nie będę. Ja też mam dom i dzieci. Panie chudy, przyszedł pan 20. Ile pan zabiera? 3 miliony. To będzie tylko 30 tysięcy dolarów. Weź pan 4. Nie będzie tyle waluty. I tak, na całym wybrzeżu wszyscy cinkciarze skupują tylko dla mnie. 1, 2, 3, 7. To może wzbudzić podejrzenia. Nie mieć źle, mieć jeszcze gorzej. Dzień dobry panom. Do widzenia. Cześć. Można zaczynać? Proszę, proszę. Plan szefa jest jak zawsze doskonały i musi się udać pod warunkiem, że nie będzie błędu w realizacji ani wypadków losowych. Dobra, dobra, nie jesteś pan w pracy, nie czaruj pan. Najważniejsza w tym wypadku jest punktualność, dokładnie co do minuty. Przyjeżdżacie do banku jako ekipa Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Powtarzam dokładnie o godzinie i minucie, jaką wam podam, bo równocześnie z wami przyjedzie do banku furgonetka z Płocka po wypłatę dla kombinatu. Wy stajecie tutaj, ci z Płocka tutaj, worki z pieniędzmi wynosicie na górę tu do mnie, a ja je natychmiast przekazuję tym z Płocka. A pieniądze, które oni mieli zabrać ze skarbca, daję wam. Będzie się to nazywało, że zabieracie zniszczone banknoty na przemiał. Czy kolega nadąża za moim rozumowaniem? Jeżeli nie, chętnie powtórzę. Na kiedy wyznaczona jest ta akcja? Dokładną datę, godzinę i minutę tej akcji podam centrali. To zależy od tego, kiedy Płock przyjedzie po pieniądze. No dobrze, ale po kilku dniach wszystko się wykryje i pana jako kasjera, który z nami współpracował, natychmiast zamknął. Co pan się o niego martwisz? Przy takiej robocie ofiary muszą być. Mam nadzieję, że pierwszą ofiarą będzie pan. Bo ja w tym czasie już będę dawno za granicą. Nie kłócić się, panowie. Czy ta akcja będzie przed 4, czy po 4? Raczej przed. Bo pół do 4 ja przeważnie asystuję przy obliczaniu pieniędzy w skarbcu. To ja nie mogę brać udziału. W naszej firmie w tym miesiącu jest remanent. To weźmiesz pan zwolnienie lekarskie. Co pan, oszalał? Pan wie, co to jest remanent? A co pan myśli, że tylko pan pracujesz? Ja już 10 razy dawałem za siebie zastępstwo. Zwolni się pan jakoś. Ja też mam trudności w pracy, ale jak trzeba, to trzeba. Spokój, panowie. Wiadomo, jak kto chce dorabiać po godzinach, to musi nawalić w pracy. Albo posada, albo zarobek. Kolego kasjer, proszę pokazać nam plan banku. Musimy poznać teren. Nareszcie. Na litość boską, musisz tyle gadać przez telefon. Godzinę do ciebie dzwonię. Słuchaj, wyobraź sobie, że w Grand Hotelu mieszkała jedna twoja znajoma ze Szczecina.
I ty dałaś jej numer telefonu drugiej znajomej. I ona zanotowała ten numer na futrynie drzwi, bo nie miała nic pod ręką. A tobie ten numer jest teraz szalenie potrzebny, wszystko jedno po co. Więc zadzwoń do Grand Hotelu, do pokoju 336 i tego kogoś, kto się odezwie, zapytaj o ten numer na futrynie, rozumiesz? Rozumiem. A kto mówi? To Joanna, nie poznałaś? A, teraz poznałam. Ale ja nic nie wiem o żadnym numerze na futrynie, ani nie znam żadnej pani ze Szczecina. Ale możesz znać. A zresztą, czy ci nie wszystko jedno? Zadzwoń i zapytaj. Moje życie od tego zależy. A dlaczego ty sama nie zadzwonisz? Bo tam znają mój głos. A dlaczego ta pani nie zadzwoni? Bo ta pani w ogóle nie istnieje. Jeżeli ona w ogóle nie istnieje, to dlaczego ty mi o tym mówisz? Ja ciągle nic nie rozumiem. A więc słuchaj, tam w pokoju 336 mieszka jeden pan. Ja muszę się dowiedzieć, czy on jest u siebie. Ale sama nie mogę zadzwonić, rozumiesz? Halina, ten pan to jest największe nieszczęście mojego życia. Więc błagam cię, zadzwoń i dowiedz się, czy jest. No wiesz, jest mi głupio. On może mi nawymyślać? Muszę się zastanowić. Po pierwsze, wcale ci mi nawymyśla, bo to jest bardzo uprzejmy pan. A po drugie, co ci to wszystko obchodzi? Przecież go nie znasz. Więc nie zastanawiaj się, tylko dzwoń. I po co pani to wszystko? Jak to po co? Tak pani zależy na tym panu? No pewnie, że mi zależy. Joanna, z kim ty rozmawiasz? No właśnie, nie wiem, jakiś pan się włączył. Ja panie bardzo przepraszam, włączyłem się zupełnie przypadkowo, ale rozmowa pani była tak interesująca, że nie miałem siły się wyłączyć. Jeżeli pani sobie życzą, to ja mogę zadzwonić do tego pana, bo słyszę, że tamta pani ma jakieś obiekcje. Bo ja wiem. Halina, jak myślisz? Ja nic nie myślę. Ja jestem ogłuszona. No widzi pani, ta pani jest ogłuszona. Na pewno będzie lepiej, jak ja to załatwię. Dobrze. Niech pan dzwoni. Tylko niech pan to zrobi jakoś inteligentnie. Postaram się wykrzesać z siebie, ile zdołam. Teraz proszę mi podać numer pani telefonu. A po co? Żebym mógł zawiadomić panią o rezultacie. To lepiej ja do pana zadzwonię. No, kiedy do mnie jest bardzo trudno się dodzwonić. Jeżeli ma pani jakieś obawy, to ja się nie narzucam. A, w nosie mam wszystkie obawy. Dobrze, niech pan pisze. 45, 21, 21. Dziękuję, zaczynam działać. Żeby on się tylko nie powołał na mnie. Chyba nie jest takim idiotą. A zresztą licho go wie. Przez tę idiotkę Halinę muszę prosić obcych facetów o takie przysługi. Jeżeli on powiedział, że dzwoni w moim imieniu. Wyobraź sobie, Joanna nasyła obcych facetów, żeby mnie szpiegowali. Boże, co za hańba, co za wstyd. Słucham. Pani Joanna? No i co? Nic. Ten pan jest w hotelu, rozmawiałem z nim. Co pan powiedział? Zapytałem go o pana Twardowskiego. Chwała ci, panie. Słucham? Nie, nic, to taki mój wewnętrzny monolog. A kto to jest pan Twardowski? Nie mam pojęcia. No i co teraz? Nie wiem. Więc jest w pokoju. I nie zadzwonił. Pani Joanno? Tak, słucham. A nie, myślałem, że się pani wyłączyła. Wie pani co? Jeżeli można pani radzić, to niech pani sobie tego pana wybije z głowy. Dlaczego? Nie chciałbym pani sprawiać przykrości, ale tam w pokoju była jakaś kobieta. Rozmawiała z tym panem. Może sprzątaczka? Może. Jeżeli ten pan jest ze sprzątaczkami na ty. No cóż, do tego pana jest wszystko podobne. Bardzo mi przykro. Mnie też. No, więc niech go pani sobie wybije z głowy. Ach, mój Boże. Nawet pan nie ma pojęcia, jak bym chciała, ale w żaden sposób nie mogę. Wie pani, jakie jest lekarstwo na nieszczęśliwą miłość? Druga miłość. Nieszczęśliwa. Przeciwnie. Drogi panie, miłość jest dwuosobowa. Ja na razie sobie pojedynczo cierpię. Czy można pani w tym cierpieniu towarzyszyć? Halo? Proszę, niech pan towarzyszy. To może byśmy się spotkali.
Może. Słyszy mnie pani? Pytałem, czy się możemy spotkać. Gdzie i kiedy? Gdzie pani sobie życzy? O 12. W południe? Nie, wieczorem. Zwariował. Już się nie ma kiedy spotykać. Pani, można by tak o 6 wieczorem? Widzi pani, ja bardzo długo pracuję, do 11 w nocy. Codziennie? W poniedziałki, środy do pierwszej, ale dzisiaj jest piątek, więc o 12 już będę wolny. Czy pan sobie wyobraża, że ja będę wyskakiwała o 12 w nocy z domu po to tylko, żeby się z panem spotkać? To może ja przyjdę do pani. To już lepiej niech pan zostanie u siebie, a ja u siebie. Trudno, jeżeli pani nie chce. Ale niech pani przynajmniej powie, jak pani wygląda. Mam zęza, garb i krzywe nogi. I powiem panu wielkiej tajemnicy, jestem kompletnie łysa. Noszę perukę, taką jasnorudą. To znaczy, że jest pani absolutnie w moim typie. Gratuluję. A jak pan wygląda? Przeciętnie. A ile pan ma wzrostu? 1,50 m. A ja tak lubię wysokie obcasy. Trudno, nie urosłem. A reszta? Jaka reszta? No, włosy, oczy i inne detale. A może pan też jest łysy? Nie, włosów mam nawet nadmiar. Ciemne. Oczy też. A ma pan jakąś ozdobę na twarzy? Jaką ozdobę? No, wąsy, brodę, okulary. Nie, nie mam nic takiego. Jak pani widzi, jestem przeciętny. Powinienem wzbudzać zaufanie. Czy wobec tego zgodzi się pani ze mną spotkać? Nie. Chociaż muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawa, jak pan naprawdę wygląda. Ale pohamuję moją ciekawość. Bo muszę dokończyć bardzo ważny artykuł, który właśnie zaczęłam pisać. No cóż, ponieważ ja się tak łatwo nie poddaję, więc zadzwonię później. Może pani zmieni zdanie. Nie zmienię. Ale niech pan zadzwoni. Bo to mi poprawia samopoczucie. To na razie. Na razie. Jakaś pani na ty. Nic dziwnego, że nie dzwonił. Jasna sprawa. Ma mnie w nosie, w nosie, w nosie. Ach, wybić go sobie z głowy. Za wszelką cenę wybić go sobie z głowy. Co to za facet? Głos ma bardzo przyjemny. O 12. No nie, bzdura. Nie mam co robić, tylko spotykać się z obcym facetem o 12 w nocy. Znalazł sobie lekarstwo na miłość. Słucham. No co? Namyśliła się pani? Jeszcze nie. Ale znakomicie mi się pracuje. A panu? Fatalnie. Bardzo nie lubię samotności. To niech pan sobie kupi pieska. Mam pieska, ale to nie to samo. A jakiego pan ma pieska? Czarnego nowofunlandczyka. No cóż, zadzwonię później. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ma bardzo miły głos. Ciekawe, jak on naprawdę wygląda. Niech Janusz nie myśli, że jest jedyny na świecie. Dosyć tego. Nie chcę być nieszczęśliwa. Nie życzę sobie być nieszczęśliwa. Właśnie, że spotkam się z tym facetem. I wszystko mi jedno, co z tego wyniknie. Słucham. No i jak? Dobrze. Niech pan przyjeżdża. Doskonale, ale dokąd? Błękitna 22, mieszkania 43. Ale niech pan nie myśli, że dam panu coś do jedzenia. Nie mam w domu nic poza herbatą. Nie szkodzi, będę po kolacji. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.
Pani Joanna, prawda? A pan to właśnie pan? Tak, ja to właśnie ja. Proszę. Przepraszam. Proszę, pan pozwoli. Zaraz przyniosę wodę. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Takie piękne kwiaty. Dziwny facet. A może to bandyta? Albo jakiś zboczeniec? W razie czego będę się bronić. Uśmiech ma bardzo sympatyczny, ale licho go wie. Na zboczeńca nie wygląda. Gdyby nagle na mnie napadł, to nie mam się czym bronić. Może go zaprawić popielniczką? O czym pani myśli? O panu. I pan siada. Może by mu chlusnąć czymś w oczy. Napije się pan herbaty? Właśnie woda się zagotowała? Nie, dziękuję. Musi pan koniecznie spróbować mojej herbaty. A nie, niech pani sobie nie robi kłopotu. O Boże, zapomniałam zaparzyć. Fatalna lura. Wszystko jedno, do oblania faceta wystarczy. Mówiłam panu, że nie mam nic do jedzenia. Nie szkodzi, lubię się delektować samą herbatą. Bardzo pana przepraszam, ale jestem właśnie u progu remontu. Proszę, niech pan weźmie moją. O, drobiazg, taki mały tawa. A los okazał się sprawiedliwy. Pan jest fatalistą? Z wyrachowania, ponieważ los zawsze mi sprzyja. Teraz na przykład pomógł mi poznać panią. Pan jest bardzo miły. Dziękuję pani. To mnie uspokaja. Dlaczego? No bo z początku wydawało mi się, że pani żałuje, że mnie zaprosiła. Przyzna pan, że to było szaleństwo. Mógł się pan okazać na przykład bandytą. Ale się nie okazałem. Zresztą pani lubi popełniać szaleństwa. Skąd pan wie? Tak mi się wydawało. Ale proszę nie myśleć, że uważam szaleństwa kobiet za coś zdrożnego. Wręcz przeciwnie. Szaleństwa mężczyzn są na pewno bardziej interesujące. Pan ich nigdy nie popełnia? Czasami. Mój Boże, żeby tu siedział nie ten, tylko tamten. Już pani wróciła? Skąd? Z pokoju 336. Wcale tam nie byłam. A nie, oczywiście, przepraszam za żart. Może wobec tego dla poprawienia nastroju opowiedzieć kilka dowcipów. Nie, dziękuję. O tej porze tracę poczucie humoru. A rzeczywiście już jest późno. No raczej wcześnie, ponieważ zaczęła się nowa doba. Muszę przyznać, że dla mnie zaczęła się bardzo przyjemnie. Pan jest bardzo miły. Niedobrze. Zaczynam się powtarzać. A swoją drogą miły, niemiły mógłby już sobie pójść. Chyba nie zamierza tu nocować. O czym pani znowu myśli? O panu. Widzę, że moje poprawienie samopoczucia nie bardzo mi się udało. Będę musiał robić to intensywniej. Przeciwnie. Moje samopoczucie jest już w doskonałym stanie. Ale jednorazowa kuracja nigdy nie daje rezultatów. Czy pani pozwoli, że jeszcze kiedyś zadzwonię? Bardzo proszę. Do zobaczenia.
Nie zadzwonił. Jednak nie zadzwonił. Mój Boże, czemu nie zadzwonił w czasie wizyty tamtego? Powiedziałabym, ach, to ty, co za niespodzianka. Nie, nie tak. Zdziwiłabym się tylko zimnym głosem. To ty? Jak się masz? Proszę, niech pan słodzi. I dodałabym, przepraszam, to nie do ciebie. Nie ma siły. Musiałby zapytać, nie jesteś sama? Może ci przeszkadzam. A ja na to, ach nie, skąd? Ale takim tonem, żeby wiedział, że przeszkadza. Jak się masz? Jak się masz? Ach nie, skąd? Ach nie, skąd? Ach nie, skąd? Wtedy on by oszalał z zazdrości i powiedziałby, bardzo chciałbym się z tobą zobaczyć. A ja na to, wiesz, jestem ostatnio strasznie zajęta, ale zadzwoń kiedyś, to się umówimy. Ale zadzwoń kiedyś, to się umówimy. Słucham? Joanna? Tu Janusz. Halo? Jak to dobrze, że dzwonisz, bo ja właśnie czekam od kilku dni, to jest... Chciałam powiedzieć, no, zdawało mi się, przeczuwałam, że zadzwonisz. Dzwoniłem do ciebie w czwartek, ale nie było cię w domu. Kłamie, w czwartek byłam w domu. Kiedy się zobaczymy? Teraz jestem potwornie zajęty. Zadzwonię, jak będę miał chwilę czasu. Nie, możesz mnie znowu nie zastać, tak jak w czwartek. Musimy się umówić zaraz. Chyba, że nie chcesz się ze mną spotkać. Ale skąd? Bardzo chcę. Tylko ty pracujesz do czwartej, prawda? Tak, ale w sobotę do drugiej. No właśnie. Bo ja na przykład jutro mam chwilkę czasu między 12 a 1. W nocy. Dlaczego w nocy? W dzień? Tak, rzeczywiście. To nawet bardzo dobrze. Ja właśnie będę coś załatwiała na mieście. Mogę być o 12. Tylko gdzie? Właśnie. Wiesz, naprzeciwko Grand Hotelu jest bar kawowy. To może tam? Dobrze, to jutro o 12. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Joanna, twoja kolej, sadź zieleń. Przy hotelu daj niską. A na skwerze grupy wysokiej. Gdyby nie chciał, to by się nie umawiał. Niemożliwe, żeby to była tylko uprzejmość. Pewnie naprawdę jest zajęty. Koło hotelu Zieleniska. Już chyba rok. Jak byłam u niego w hotelu, mieliśmy iść na brycza. I spóźniliśmy się wtedy przeszło półtorej godziny. Jeszcze nigdy tak nie żałowałem, że muszę wyjeżdżać. Co ty robisz, dziewczyno? Nawet nie będę cię przepraszał. Wszędzie się spóźniał. Nie mam już siły. Czekałem na ważny telefon o 12. Ledwie wyrwałem się z konferencji. Będę musiał teraz sam po pierwszej zadzwonić. No, co słychać? Ślicznie wyglądasz. No, jak tam? Co u ciebie? Co robisz? Nie ma siły. Nie ukryję tych kretyńskich uczuć. Muszę udawać, że się wygłupiam. Moje główne zajęcie polega na myśleniu o tobie. Zawsze podziwiałem twoje poczucie humoru. A co naprawdę robisz? Usiłuję napisać artykuł o estetyce wnętrza, ale niestety wszystkie moje wysiłki idą na marne przez ten nadmiar uczuć do ciebie. Wprawiasz mnie w zakłopotanie taką ilością komplementów. No jak długo przyjechałeś? Na tydzień. A co u ciebie? Wybierasz się gdzieś na urlop? Wykluczone. Muszę odnowić mieszkanie. Zbyt wiele farby wpadło moim gościom do herbaty.
Przy tak uroczej gospodyni takie drobne mankamenty nie mają żadnego znaczenia. Czy to znaczy, że pozwoliłbyś zaprosić się na herbatę? Z największą przyjemnością. Ale chyba innym razem, bo jak ci mówiłem, jestem teraz okropnie zajęty. Żeby wywysiała. Żeby jej wszystkie zęby wypadły. I to już, zaraz. Strasznie cię przepraszam, ale muszę jednak załatwić ten telefon. A co robisz potem? Rodzice prosili mnie, żebym coś przekazał ich znajomym. No a potem muszę jeszcze wrócić na konferencję. W ogóle mam dzisiaj ten cały dzień tak strasznie załadowany, że... Nie ma się co łudzić. Nie ma na co czekać, nieszczęsna, zakochana kretynko. Wybacz, kochanie, że cię nie będę odprowadzał, ale jest już zakwata nas pierwsza, a mam ten przeklęty telefon. Jedziesz taksówką? Nie, pójdę pieszo. No dobra. Do widzenia. Boże, ześlij cokolwiek, żebym się mogła uspokoić. Wszystko jedno, co? Chwała ci, panie. Jest moje lekarstwo na miłość. Dzień dobry! Co za miłe spotkanie. A co pan tu robi? Stęskniłem się za panią i przyszedłem w nadziei, że panią tu spotkam. Los, jak zwykle, okazał się dla mnie łaskawy. No i jak samopoczucie? Fatalnie. Moje samopoczucie bez pana zupełnie wysiada. Musi się pan nim bez przerwy opiekować? Z największą przyjemnością. I zamiast liczyć na jakiś przypadek, trzeba było zadzwonić, umówić się? Słusznie. Czy pozwoli pani wobec tego, że dzisiaj złożę wizytę? Naturalnie, nawet zaraz. Niestety, oprócz tęsknoty wezwały mnie pewne sprawy zawodowe. Ale wieczorem czy o 11 nie będzie zbyt późno? Ależ skąd, przepiękna pora. Mogę panu nawet obiecać, że tym razem zaparzę przyzwoitej herbaty. W takim razie o 11. Właśnie, że będę niemoralna. Właśnie, że będę. Wolę być niemoralna, niż idiotycznie nieszczęśliwa. Na wiosenne osłabienie, na bezsenność i znużenie, bicie serca i miganie czarnych plan. Na zadyszkę i na dreszcze sam już nie wiem, na co jeszcze jedną radę, dobrą radę wszystkim dam. Witamina N, witamina, jedyny lek uniwersalny. Witamina N, witamina, fatalny koistan. Witamina N, witamina, usuwa każdy stan zapalny. Witamina N, witamina, serce leczy ran. Nie słuchaj ich już, nie ufaj aptekom. Odnajdziesz ją wiosną nad rzeką. Witamina M. To świństwo zleć mu na głowę w jak najbardziej niestosownej chwili. Spróbujcie radę wam. Gdy alkohol nie pomaga, kiedy chandra z tym nie zgadza, błyska w sercu, w życiu pełno czarnych plam. Na te wszystkie przykre stany, jak świat światem wszystkim znane, jedną radę, dobrą radę wszystkim dam. Witamina M. Witamina, jedyny lek uniwersalny. Witamina M, witamina, fatalny koistan. Witamina M, witamina, usuwa każdy stan zapalny. Witamina M, witamina, serce leczy ran. Nie ufaj apteką, odnajdziesz ją wiosną nad rzeką. Witamina M, witamina, stosujcie lek uniwersalny. Witamina M, próbujcie radę. To
ten żrandol nigdy właściwie mi się nie podobał. A rzeczywiście, tak jest to wiele ładniej. Nie będzie pani brakowało górnego światła? Dobry, dzia bardzo. W CD-cie podobno są zupełnie niezłe żrandole. Czy on zamierza rozmawiać wyłącznie o żrandolach? Cieszę się, że pan przyszedł. Ma pan ogromny wpływ na mój nastrój. Na stan oświetlenia również. Dostał obsesji na tle żrandola. Mam nadzieję, że półmrok panu nie przeszkadza. Ale przeciwnie, wygląda pani w tym świetle zachwycająco. Chwała Bogu, zmienił temat. Stanowczo zyskuje pan przy bliższym poznaniu. Bo to tylko na skutek braku oświetlenia. Gdyby ten żrandol wisiał, dostrzegłaby pani we mnie mnóstwo wad. Ale nie wisi do diabła. Albo zalet. Tańczyłam tu tyle razy z Januszem. Ach, dość tego, dość tej rozpaczy. Te fotele są szalenie niewygodne. Niech pan siądzie tutaj. Pocałujesz mnie wreszcie, człowieku? Boże, na co on czeka? On jest bardzo przystojny. Słucham? Centrala? Nie, pobyłka. I pan... Ja też staję się fatalistką. Tak? Czemu? Może z tego samego powodu, co pan? Halo? Centrala? Pomyłka! Los jednak mnie nie kocha. Czy napije pan się herbaty? Słucham. Centrala? Tak. Kto mówi? Honorata. No, nareszcie. Nie mogłem się do pani dodzwonić. Jest ważna sprawa. Niech pani zawiadomi szefa. Szef jest tutaj. Niech pan mu sam powie. Od 2 dni jacyś idioci do mnie dzwonią. Ciągle pytają jakiegoś szefa. Błagam, niech pan się poda za szefa. I nawet myślałem, bo się ode mnie nie odczepią. Słucham? Szefie, przyszedł 20. Trafia się okazja. Można wymienić dużą partię. O 12:30 przy wejściu do kina Stolica. Jutro? Nie, dziś, za 8 minut. Wymieniać? Dobrze, wymieńcie. Joanno, bardzo panią przepraszam, muszę natychmiast iść. Co się stało? Coś bardzo ważnego. Potem wszystko wyjaśnię. To jest na pewno szajka szpiegowska. Skąd wiesz? Po pierwsze, oni są ponumerowani, po drugie rozmawiają szyfrem. Honorata to ich hasło, a po trzecie, jest ich cała grupa, co chwilę ktoś inny do mnie dzwoni. A on jest ich szefem. Jaka szkoda. Taki przystojny i sympatyczny. Na pewno się maskuje, w rzeczywistości jest zupełnie inny. Ale skąd oni wiedzieli, że on jest u ciebie? Wcale nie wiedzieli, zadzwonili przez pomyłkę, jak zwykle. Dlatego był taki zdenerwowany. A tak, tak? W jaki sposób on zdążył w 8 minut od ciebie pod kino Stolicę? Wcale nie zdążył, nie mógł. Słuchaj! Ja już wiem, gdzie jest siedziba szajki. Co ty mówisz, gdzie? W odległości 8 minut drogi od kina Stolica. A jeżeli chodziło o jazdę samochodem? Kiedy to jest to samo, przecież do samochodu też trzeba wsiąść, otworzyć drzwiczki, zapuścić motor i różne takie. A jak się już jedzie, to też trzeba parę razy skręcić. Pod sam dom przecież nie podjedziesz. To jest absolutnie to samo. No ja bym nie była taka pewna. Co dla pani? Oczywiście, że to samo. 9,20. Słucham? Płaci pani 9,20. A za co? Za jarzyny. No chyba pani wie, co pani mówi. Chyba pani żartuje. Proszę brać i płacić. Nie mamy czasu na takie dowcipy. Jeżeli to jest taka szajka, to powinnaś zawiadomić milicję. Co? To ja zawiadomię milicję, a pani pokaże szajkę. No płaci pani czy nie? Milicji na razie nie będę w to mieszała. Sama się tym zajmę. Sama się tym zajmie. Czy klienci to już się tak rozbestwili, że coś okropnego? Tak się pani wyraża o klientach. To jest bezczelność. A pan jest ha! Co pani? Mówię ci, zawiadom milicję. Wykluczone. Dlaczego? A co ja im powiem? Że szajka szpiegowska działa przed kinem Stolica? Bzdura. A co chcesz zrobić? Trzeba najpierw wykryć bandę, odnaleźć tego szefa, zebrać dowody, no i wszystko. I co? No co? Potem zobaczymy. Nic nie zobaczymy, bo on cię najzwyczajniej w świecie zabije. O, ładna koszulka. Oszalałaś. On nie wygląda na mordercę. Ale ty wyglądasz na ofiarę. Słuchaj. A jeżeli on cię wcale nie podrywa, tylko się zorientował, że do ciebie się mylą, specjalnie przyjechał, żeby odebrać telefon. Co? Jeżeli tak,
Niemożliwe. On mnie przecież pocałował. Już po wszystkim. Bardzo byłoby ci ładnie z takim dużym dekoltem. Mam plan działania. Ja też. Możemy bardzo łatwo odnaleźć mylne szaliki. Wystarczy tylko z planu miasta wypisać wszystkie ulice, z których się jedzie 8 minut do kina Stolica. A potem w książce telefonicznej odnaleźć numery telefonów na tych ulicach. Dzwonić i mówić centrala. Coś tam jeszcze tym ich szyfrem. Jak ci odpowiedzą, to będzie Melina. Tak, tylko że przedtem będę musiała odbyć 1000 głupich rozmów telefonicznych. No to co, przecież możemy się podzielić. Nie, lepiej już śledzić jego. No ale jak? Wiesz, gdzie mieszka, co robi? Co ty w ogóle o nim wiesz? Bardzo dużo. Po pierwsze wiem, jak wygląda. No ale ja nie wiem. No ci opowiem. A po drugie pies. Pies? Jego. Czarny nowofunlandczyk. Jak wygląda? On? Nie, pies. Nie wiem. No to jak ja mam go znaleźć? Człowieka nie znam, psa nie znam. Słuchaj, ty masz encyklopedię. Nie, psy są w tej. Chodź, trzymaj szafę. Bernardyn. Art angielski, Doberman, Mastyf, jest! Uważaj się! Trzymaj, ja zobaczę. Dok angielski, dok niemiecki. Jaki łaciaty. Oj, pośpiesz się! Już, już. Pekińczyk, pudelek. Jaki śliczny, jak zabawka. Zobacz. Gdzie ty szukasz? Na N, idiotko! Mam! No, nauczyłaś się już na pamięć? Słucham. Czy mógłbym mówić z panią Janką? Twój marynarz. Płodek? Słuchaj, jak długo mam na ciebie jeszcze czekać? Już idę. Muszę wyjść. Weź plan miasta i wypisz wszystkie ulice. Dobra. 8 minut. Zaraz. W jakiej skali jest ten plan? Do przystanku idę 4 minuty. Tu jest 3,5 metra. Słucham? Centrala? Tak. Kto mówi? Honorata. Tu kasjer. Wymiana jutro punktualnie o 15:16. Powtarzam, 15:16. Równe 8. Wszystko przygotowane. Bardzo dobrze. A nie wie pan, gdzie jest szef? Ja mam wiedzieć? Przecież to pani ma z nim kontakt. No tak, ale... Halo? Słucham. Centrala? Tak, tu Honorata. Czy nie wie pan, gdzie jest szef? Szef? Przecież ja go na oczy nie widziałam. A co się stało? A nic, tylko gdzieś poszedł, a ja mam pilną wiadomość. Mam nadzieję, że nie stało się nic złego. Kasjer dzwonił? Co? A tak, tak. Co mówił? Wszystko przygotowane. Co? No, wymiana, jutro punktualnie. Ale o której do cholery? O 16:15, równe 8. Dobra. O 15:16, przepraszam. Halo? Załatwione. Wymiana jutro o 16:15. Całe szczęście, to nie będę musiał się zwalniać. Ładujemy towar. Słucham panią.
Czy mogłaby mi pani podać adresy i numery telefonów właścicieli czarnych nowofundlandczyków w Warszawie? Proszę bardzo, ale można wiedzieć po co to pani? Bo widzi pani, w naszym domu kultury wystawiamy sztukę o ucisku ludu pracującego w Nowej Fundlandii. I potrzebny nam jest pies dla folkloru. Rozumie pani? Tak, naturalnie. Proszę chwileczkę poczekać, ja muszę poszukać w kartotece. W jakiej sprawie? Transport z PWPW. O tej porze przecież już po czwartej. Wytrzyj gębę, tchórzu. Przestań. Jest tam ktoś z tyłu? Jest. Wjeżdżajcie. Przywieźliście coś? No to rozładowywać. Szkoda czasu. Tu mieli przyjechać z Płocka po pieniądze. No to co? Nic. Tylko kuzyn tam jest konwojentem. Myślałem, że go spotka. No to może byli trochę wcześniej. Ja tu jestem dopiero od czwartej. No to dawajcie. Zabieramy na górę. Pan tu pracuje? Pracowałem. Teraz idę do domu. Co to jest? To z PWPW przywieźliśmy. Czyście oszaleli? Po godzinach pracy? Myślicie, że będę siedział tutaj do wieczora i liczył? Ile tego jest? 8 milionów. Co? Ani mi się śni. Trudno, zabieramy z powrotem. A kto wam teraz wypisze przepustkę? Wszyscy wyszli. A po co przepustka? Przecież to nasze. Przywieźliśmy, to zabieramy. Człowieku, to są pieniądze, nie kartofle. Kto was stąd wypuści bez przepustki z 8 milionami złotych? Od kiedy pan w tym pracuje? Od pół roku. A myślałem, że od pół godziny. Zostawicie te worki w depozycie, jutro rano się zgłosicie. Jutro jest święto. No to pojutrze. Przeliczymy wszystko i załatwimy resztę. Lądę w porządku. Biedronka? Tak. A o co chodzi? Czy pan jest właścicielem czarnego nowofundlandczyka? Tak. Albo co? Albo nic. To wam powiedział, że o 16. Przecież mówiłem wyraźnie. O 15:16. Komu?
centrali. Powtarzam, centrala do tej pory o niczym nie wiedziała. Pamiętacie tę wiadomość, że osiemnastka był spalony? Mówił pan wtedy, że honorata taka była zdenerwowana, że aż jej głos zmienił. Kto odebrał telefon, jak pan dzwonił? Oczywiście kobieta. Podała normalne hasło, honorata. A nie miała trochę zmienionego głosu? Może. A jak panu podawała godzinę wymiany, jaki był głos? No chyba jakiś zmieniony i mówiła jakoś inaczej. Teraz to sobie przypominam. Panowie, ktoś poznał naszą tajemnicę. A my nie wiemy kto. Myli się pan, wiemy. No. Kobieta. Ciekaw jestem, czy ładna. Uważa pan, że ładna nie zawiadomi milicji? Musimy ją odszukać i zmusić do milczenia. Przecież ona ma nas w ręku. Jeżeli ładna, to szkoda, że nie jest odwrotnie. To zaczyna być groźne. Pojutrze zadzwonią z banku do PWPW w sprawie tych cholernych worków i wszystko się wyda. Ogłoszą w prasie, w radiu, w telewizji. Ona sobie skojarzy nasze telefony z wymianą. No, musimy to jakoś załatwić. No dobrze, ale jak ją znaleźć? Znaleźć i ukatrupić. Ja do morderstwa ręki nie przyłożę. Wolisz pan siedzieć, tak? Ja nie będę siedział. Ja wyjeżdżam. Dokąd? Za granicę. Jeszcze czego? Ja za pana siedzieć nie będę. Wystarczy, jak pan posiedzi za siebie. Na mój gust, to dożywocie ma pan już z głowy. Nonsens. Nic panu nie grozi. Przecież w tym czasie był pan w skarbcu. No dobrze, panowie, ale co robić? Co robić? Ja widzę tylko jeden sposób. Ta babka ma numer podobny do numeru naszej centrali. I dlatego są pomyłki. Musimy spisać wszystkie podobne numery i kolejno dzwonić, aż się na nią trafi. Ale ja, moja droga, absolutnie się na to nie zgadzam. Jeżeli zachciałoby się rozwodzić, to niech ponosi konsekwencje. Będzie płacił Nowofundlandczyka. Niestety, zdech. To straszne. Czterdzieści pięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, trzydzieści. Ręka mnie boli. Jeszcze 20 numerów i idziemy dzwonić. Przybłąkał się. Mój jest w domu. To przepraszam. Nie ma pan 50 groszówki? Czy pan oszalał? Chce pan teraz puszczać w obieg? To państwowa produkcja z mojej pensji. Panie, rozmij pan 500. Nie, na 50 groszówki. Idź stąd, łobuzie, bo jak wyjdę, to ci się żartów odechce. Bardzo pana przepraszam, czy mógłby nam pan rozmienić 500? Na 50 groszówki. Prawdziwe, niech się pan nie boi. Ja się nie boję. Panie, jak ja panu mówię, że prawdziwe, to... To co? To prawdziwe. A nie, ja tylko tak pytałam, bo chciałam moją nowofundlandkę ożenić z pańskim psem. Chyba wydać za mąż. Tak, oczywiście, wydać za mąż. Niestety, mój pies to też suka. A, to szkoda, przepraszam.
Centrala? Jaka centrala? No wszystko jedno. Centrala? Pomyłka. Komenda Milicji Obywatelskiej. Słucham. Proszę, niech panowie dzwonią. Mój numer zajęty. Halo? Centrala? O tej porze? Dajcie mi spokój, już po godzinach pracy. Czy państwo mają czarnego Nowofundlandczyka? A o co chodzi? Albo pogryz mojego syna. Boże, wczoraj stwierdzono u niego wściekliznę. Jaka szkoda, to takie ładne psy. Ale pani dziecko, Boże, co robić? Nic mu nie będzie, on jest bardzo odporny. Proszę pani, to straszna choroba. Niech pani idzie do lekarza, ja pokryję koszty leczenia. Dobrze, dobrze. Słucham. Nareszcie, na litość boską, co ty robisz z tym telefonem? Słuchaj, znalazłam go. Żartujesz? Poważnie, przez psa. Jak? Mów prędzej. Wysoki, ciemny z psem. Takie wielkie, czarne bydle. Boże, jaki on jest piękny. A widzisz, tobie się też podoba. Jeszcze jak? Żebyś go widziała. Jak? To przecież było u mnie dwa razy, mówiłam ci. Pies? Jaki pies? Właściciel. Słuchaj, przestań bredzić, mów dokładnie. Nie mogę, bo jakichś dwóch mnie pogania. Zaraz do ciebie przyjdę. No dobrze, tylko pośpiesz się. Speaker Polskiego Radia szefem szajki szpiegowskiej? Nie mogę w to uwierzyć. Dlaczego? Przynajmniej nie musi używać tajnej radiostacji. Czy on na pewno tam mieszka? Pytałam dozorcy. O, nareszcie. Kiedy panowie zaczną? Możem dziś. Jak pani inżynierowa pozwoli. No to świetnie. Ojej, chyba dostanę czopląsu. Mi też już oczy z głowy wyszły. A może stoimy za daleko? Bliżej to mógłby cię poznać. Uwaga! Ktoś wychodzi. Z tej odległości? Mówiłam ci, że za daleko. Dawaj ten przyrząd. Co też dał ci ten twój marynarz? Nie mam zamiaru liczyć jego włosów. Dał mi najlepszą lupę, jaką miał. Schowaj się, idiotko, bo cię rozpozna. Niech pan jedzie za tą Skodą.
To on jest żonaty? Oszalałaś? Kto się tak wita z żoną? Ale jeżeli tak, to ja jemu pokażę. Jednak jest żonaty. A ty jesteś zwykła dziwka! Ja ci pokażę! Ja ci pokażę! Odechcę ci się cudzych mężów! No, to on? Oszalałaś. A wy poznalibyście tego, który z wami rozmawiał? Tak jest. A kierowcę? Kierowcę też. Dziękuję, możecie iść. Ile zostało jeszcze do pierwszego? 10 dni. Dziś jest 20. No dobra, dawajcie tego drugiego strażnika. Panie kolego, pożycz pan 500 zł. Od kogo? No nie żartuj pan. No to chociaż ze 200. Teraz, przed pierwszym? Zostało nam jeszcze 65 numerów do sprawdzenia. No może chociaż... Stówę, nie? No, 700 zł wydaliśmy na tę małpę. Wie pan co? Spróbujemy inaczej. Te pomyłki zdarzają się tylko, jak pan mówi, do tej małpy. I to trzeba wykorzystać. Umówimy się z honoratą, że będziemy dzwonić, podając się za biuro napraw. Ona wtedy nam odpowie, no powiedzmy tu klub astronautów. Jeżeli aparat połączy nas z tą małpą, zapytamy ją o numer. Ona będzie myślała, że to prawdziwe biuro napraw, i poda nam swój numer. Mówię ci, zawiadam milicję. Już oni go znajdą. Nie oni, tylko ja. Mam zostawić taką interesującą sprawę, co? Nie sprawę, tylko sprawcę. Słucham. Dzień dobry, pani Joanno. A, to pan. Dzień dobry panu. Chciałbym jeszcze raz panią przeprosić za tamten wieczór. Czy mógłbym to zrobić osobiście? Umówić się? Tak, chciałbym się z panią umówić. Halo, słyszy mnie pani? Tak, słucham, słyszę, tylko zastanawiam się, gdzie? Gdzie pani sobie życzy? Gdzie sobie życzę? A, coś z zębami? Słucham? Wybolą panią zęby? Nie, ja tylko właśnie myślę... Ogon! Jaki ogon? Ach, nie, ja znowu myślę. Krokodyl. To może w krokodylu? To trochę za daleko. Może gdzieś bliżej. Może gdzieś bliżej. No, więc gdzie? No, więc gdzie właśnie? Halo? Tak, tak, zastanawiam się właśnie gdzie. Kiedy, proszę pana, kiedy? Kiedy pani sobie życzy? Zaraz. Nie, za godzinę. Albo za dwie. Tak, za dwie. W takim razie spotkajmy się za 2 godziny w kawiarni CDT na tarasie. Tam będzie najlepiej. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak, cóż, to było to ostatnie, to świtezianka oślica. A, nie wygłupiaj się. Więc słuchaj, w kilka minut po mnie przyjdziesz do CDT-u, do kawiarni, i dyskretnie go sobie obejrzysz. Pewno malarze. Błagam ci, idź otwórz, ja muszę się przebrać. Mam nadzieję, że nie czekał pan zbyt długo. Najważniejsze, że pani jest i że mogę panią zobaczyć. Mój Boże, gdyby on nie był szpiegiem. Nie lubię siedzieć twarzą do sali. Czy może się pani raz poświęcić dla mnie? Chcę widzieć tylko panią. Mieć przynajmniej złudzenie, że jesteśmy sami. Nie miałabym nic przeciwko temu, żebyśmy byli sami. Dlaczego pani w mojej obecności zawsze popada w taką melancholię? To nie ma nic wspólnego z melancholią. A, w takim razie nuda. Wręcz przeciwnie. Pan mnie zaintrygował. Czy pan wie, że pan jest tajemniczy? Tajemniczy? Dlaczego? Bo nic pan o sobie nie mówi. Ja nie wiem, kim pan jest, co pan robi. Po prostu
Nie lubię mówić o sobie i swojej pracy. A czy pańska praca nie jest przypadkiem niebezpieczna? Może czasem, ale ja lubię ryzyko. Zaciekawia pan mnie coraz bardziej. I bardzo pani z tym do twarzy. Idiotka. Ona go najwyraźniej podrywa. Słucham? Pytałam, czy nie ma wolnego stolika. A właśnie się zwalnia. Co, tak daleko? Jakie daleko? Co pani w przejściu chciała siedzieć? A zresztą nie ma innego. I proszę iść z przejścia, bo zamówień nie mogę roznosić. Daleko też. Cholery dostanę. Dzwoni i dzwoni, żeby ci tak na trumną dzwonił. Halo? Tu biuro napraw, jaki to numer? Chwileczkę. 45 21 21. Dziękuję. A? Co się stało? Odezwał się jakiś facet. Może mąż? To chyba pomyłka. Zawsze odbierała sama. To może być narzeczony. Zadzwonimy później. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeżeli to jeszcze raz ten facet. Halo? Tu biuro napraw. Jaki to numer? Baranie! Napraw swój telefon! Już czwarty raz tu dzwonisz! Ty paczanie wybieraki szarpany! Żebym wiedział, gdzie cię szukać! Jeżeli to jej narzeczony, to winszuje. Może ona ma gości. Zadzwonimy jutro. Joanna, do ciebie. Słucham? To ty? Tu Janka. Halo! Góra jednak źle wyszła. Oszalałaś? Widziałam go. Ten kostium. Jaki kostium? O czym ty mówisz? O tym, którego szukałaś. Widziałaś szefa? Oczywiście. Ty masz jakieś zaćmienie. Ale dlaczego nie mówisz po ludzku? Aha, rozumiem. Ktoś słucha. Taki to jest ten zasadniczy element. On sam? Tak. Rady boskie. A co on robi? Czekaj to przeze mnie. Na podszewkę. Jak się pospieszysz, to jeszcze zdążysz do miary. Skąd dzwonisz? Super sam. Ja odłożę słuchawkę, a ty mów dalej, byle co, żeby go zatrzymać. Zaraz tam będę. Żakiet ma na górze takie poprzeczne zmarszczki w poprzek i pod spodem szep. A wzdłuż ma dwa rozcięcia i karczek. A spódnica z kontrafałdy... A na środku jest bliska i kokardki. A po bokach jest taka drobna falbanka. A z boku jest zaprasowane. I ona mi zrobiła ten, no jak to... Aha, guziki, wiesz? Mnóstwo guzików. Wszędzie guziki. I to wyobraź sobie każdy inny. Rok tu czekam. Chyba szłaś tyłem i na czworakach. On już
już sobie dawno poszedł. Idiotka, trzeba go było zatrzymać. Jak? Miałam stanąć w drzwiach i krzyknąć po moim trupie? Nie wiem, trzeba było zemdleć, postawić mu nogę, cokolwiek. Ja byłam mądrzejsza, pozwoliłam mu zadzwonić. Co mówił? Powiedział, centrala, dajcie mi 20. A widzisz? A potem zapytał, co nowego, a potem powiedział, to ja zaraz tam będę i poszedł. Trzeba było zobaczyć, jaki nakręca numer. A ty myślisz, że co ja zrobiłam? Idziesz? Dokąd? Do mnie, zadzwonimy tam. Nie, nie, teraz nie mogę. Przyjdę do ciebie wieczorem. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Cześć! Słucham? Tu biuro napraw. Jaki to numer? 45, 21, 21. Dziękuję. Widzi pan? Trzeba jeszcze sprawdzić. Słucham? Centrala? Tak. Kto mówi? Honorata. Kiedy wymiara? O 15:16. W porządku, mamy ją. Centrala, słucham. Dajcie mi 20. Włączam. Słucham? Dzień dobry, szefie. Kto mówi? Honorata. Szefie, czy ta wymiana jest zawsze o 15:16? To pani Joanna? No pewnie, że ja. Joanno, bardzo panią proszę, niech pani się do tego nie miesza. To grozi poważnymi konsekwencjami. Bardzo się cieszę. Ja również uwielbiam ryzyko. Pani sobie nie zdaje sprawy. Joanno, na wszystko panią proszę, niech pani da spokój. Wykluczone. Chyba, że dowiem się wszystkiego od pana. Dobrze. W takim razie przyjdę dziś do pani i wszystko wyjaśnię. Kiedy? Za kilka godzin, ale do tego czasu proszę o tej sprawie zapomnieć. Zgoda? Dobrze. Wobec tego do zobaczenia. Jeszcze dziś. Do widzenia. Ukatrupić. Pójdź do niej i ukatrupić. Jeżeli ładna, to szkoda zabijać. Nie rozumiem, dlaczego został pan kierowcą, a nie na przykład rzeźnikiem. Chociaż jako kierowca też ma dosyć okazji. Nie ulega wątpliwości, że musimy ją usunąć, ale nie ukatrupić, tylko upozorować samobójstwo. Proponuję, przywieźmy ją do nas, a potem się zastanowimy. No to i tak nie będzie groźne. Ukatrupić! Panowie, uspokójcie go, przecież to kompletny prymityw. Spuść gębę, bo ciebie ukatrupię. No proszę, mnie też, widzicie panowie. Spokój! Musimy ją załatwić. Najlepszy jest pański projekt. Pojedziemy we trzech. Ja i... Wy dwaj. Jedziemy. Dobry wieczór, jestem z administracji. Sprawdzamy kontakty. Jakie kontakty? Elektryczne. Ach, z nieba mi pan zleciał. Proszę bardzo, wyjątkowo szczęśliwie się składa. Ostrożnie, tu jest sznur. Ja gram w koszykówkę i muszę... ciągle trenować. O, widzi pan, ten kontakt mi się zepsuł. Który? O, ten właśnie. Aha, zaraz to załatwimy. Tym? Nie, ja tu mam śrubokręt. Ja panu potrzymam. Potrzebuje pan czegoś? Nie, wszystko mam. Piękna rzecz. Gdzie pani to kupiła? Dostałam w prezencie. Zreperował pan już? Jeszcze nie. Tak, ładny. To prawda. Ma pan dobry gust? Niech pan się pośpieszy, bo jeszcze żyrandol. Gotowe. O, to świetnie. To teraz żyrandol. Niech pan go weźmie. Coś nie kontaktuje z tym żyrandolem. Raz się światło zapala, ta zgaśnie. Da pan sobie radę?
to ramię, to drugie. Nie to, tamto. Chyba ją za mocno uderzył. Och, żyje pan, chwała Bogu. Zaraz panu przyniosę coś na wzmocnienie. Broniła się? Równa babka. Świetna dziewczyna. Jak pan ją załatwił? Wersja samobójstwa odpada. Nikt nie uwierzy, że najpierw stuknęła się w głowę, a potem odkręciła gaz. No to zabieramy ją do nas. Niestety. Trzeba ją jakoś zapakować. Kto zamykał drzwi? Joanna! Jeszcze raz. Co pan oszalał? Ona na pewno już zawiadomiła milicję. To co robimy? Co robimy? Niech pan jedzie za tym wodem. Halo. Proszę pana, tu był napad przed chwilą. Moją przyjaciółkę chcą zamordować. To niech pani zadzwoni na milicję. A to nie milicja? O Boże. 6. Jeżeli pan się do mnie zbliży, dostanie pan tym wazonem. Co się dzieje? Gdzie Joanna? Mnie się pan pyta. To jest podstępne świństwo. Pańscy ludzie ją napadli, a pan zadaje tu głupie pytania. Jacy ludzie? Z pańskiej bandy. Ja ich spłoszyłam, a ta idiotka za nimi poleciała. Kiedy? Przed chwilą. Jeszcze pan za nimi zdąży. Przysięgam, że nie powiemy, że pan jest ich szefem. Tylko niech ją pan obroni. Jak będziesz grzeczna, to ci się nic nie stanie. Panowie, no co teraz robić? Ukatrupić. Ukatrupić. Panowie, zatrzymajcie tego bandytę, bo on robi nieszczęścia. Kto tu jest bandytą, ty gnojku? Panowie, spokojnie. Idioci. Nie wiedzą, jak zmusić kobietę do milczenia. Dziękuję panu.
Dobra robota, obywatelu kapitanie. Tak, zdaje się, że ktoś nas wyręczył. Ale gdzie jest ona? Przeszukajcie warsztat na górze. Się zajmę tym facetem. Halo, panie! Halo, słyszycie mnie? Halo! 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 Lubisz ryzyko, Tomasz? Zachciało mu się na mnie napadać. Bardzo przystojny. Szkoda, że taki drań. Hej, szefie. Rany boskie. Za mocno go stuknęłam. Szefie, niech pan żyje. Chcę widzieć tylko panią. Mieć przynajmniej złudzenie, że jesteśmy sami. A ja go tak rąbnęłam. No proszę pana, no proszę! Obywatelu kapitanie, co się stało? Nic, nic. Jak tam na górze? Nic nie znaleźliśmy. Szukajcie tutaj. A ja cały czas pana podejrzewałam. Ja też panią podejrzewałem, tylko nie cały czas. Obywatelu kapitanie! Bandę śledziliśmy od dłuższego czasu, ale nie mogliśmy wpaść na trop centrali. Dopiero kiedy 18 pani włączyliśmy się na podsłuch. Nasłuchał pan się ciekawych rzeczy. I podejrzewał pan mnie. Tylko do momentu, kiedy pani mi dała słuchawkę, żebym odegrał rolę... rolę szefa. Wszystko pani wina. Gdy pani od początku mówiła pomyłka, uniknęłaby pani wielu kłopotów. Ale nie poznałabym pana. Słucham. Joanna, tu Janusz. Ach, to ty. Może masz ochotę na małą kawę? Ach, nie wiesz, zupełnie nie mam czasu. To może kiedy indziej? Nie, raczej nie. Czy ja ci przypadkiem nie przeszkadzam? Ach, nie, skąd? Przepraszam. Halo? Szefie? Kto mówi? Honorata. Dlaczego pani dzwoni? Przecież mówiłem, żadnych telefonów. Tak jest, szefie, ale stało się coś bardzo ważnego. Nie mogę mówić przez telefon. Musi pan tu zaraz przyjść. Dobrze. To czekam.